W minioną środę 21 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 imienia Jana Pawła II odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Na odświętnie przybranych stołach nie zabrakło polskich pierogów, wigilijnych barszczu oraz innych tradycyjnych potraw. Wszystkim udzieliła się świąteczna atmosfera pełna życzeń i kolęd. Spotkanie było okazją do podsumowania minionego roku, który okazał się owocnym i korzystnym dla związku. Związek w tym roku działał bardzo prężnie, jak kilka powyżej 700 osób wyjechało na wczasy na 10-dniowe, na wypoczynek. Około 800 osób wzięło udział w różnych imprezach typu Dzień Seniora w październiku, Dzień Inwalidy w kwietniu, Marsz z kijkami w lipcu, spotkanie integracyjne w Prudniku koło Bębka, na podstawie koła Bębków, gdzie brało udział ponad 200 osób. I tutaj dzisiaj zakończamy powolutku 2011 rok, organizując właśnie to uroczyste spotkanie wigilijne. Związek liczy 1800 osób. Na Wigilię przybyło około 200 członków. Uroczystość umilały występy artystyczne i muzyczne uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.